bardzo dużo pan dzisiaj opowiadał o serialu Pod Powierzchnią. Tak. I teraz trochę przerzucę się na inną postać. Czy jeszcze ludzie na ulicy podchodzą do pana i mówią, panie Zenku? Tak, ja myślę, że codziennie, ja się budzę codziennie rano. Moja dziewczyna też, partnerka życiowa, mówi, cześć Zenek, fajnie, rzuć grzywą. W łóżku rzucam przy śniadaniu, do obiadu, do kolacji. Jak idę na pocztę, też często zadają mi pytanie, panie Zenku, może pan rzucić grzywą? Ja rzucam grzywą. Czasami rzucam psem, czasami rzucam grzywą. Różnie bywa, wie pan. Mhm. Nie jest to absolutnie, rozumiem, dla pana postać, od której pan się odcina i której pan się wstydzi, tak? Oczywiście, że nie. Ja się urodziłem Zenkiem, w związku z tym ta postać tak wrosła w moją osobowość, że po prostu nią żyję. Ja często odwiedzam pocztę na przykład. Mhm. Ja mam taki tryb dnia, że na przykład zjem śniadanie i idę na pocztę potem. Z całego ciągu nagrywania serialu Złotopolski, taką scena, którą najbardziej pan pamięta, która była taka bardzo jaskrawa dla pana, że o tej pamiętam i nigdy jej nie zapomnę. Mm-hmm. To chyba najbardziej utkwiło mi w pamięci, wie pan, nurkowanie. Bodajże byliśmy chyba wtedy nad jeziorem Śniadry i tam nurkowałem w głębinie. Przebywałem tam 3 godziny. To było bardzo ciekawe doświadczenie zupełnie. Kłopot był z kamerą, bo tam nic nie było widać na dole, ale jakoś się udało. Bardzo blisko kamera była tutaj, przy twarzy. Zrealizowaliśmy te ujęcie, te sceny szybciutko. A kiedy pan natrafia w telewizji na serial Złotopolski, jakie ma pan refleksje, kiedy obserwuje starego siebie? Ja, bardzo pozytywne, bardzo pozytywne. Lubię tę postać. Ale tak z przymrużeniem oka też, czy z taką łezką może nawet? Nie, zawsze poważnie traktuję ten temat i to jest dla mnie, no, wyjątkowe wyzwanie zawsze.